właśnie znajduje się pod wiaduktem ulicy Senackiej, a w tym miejscu trwa frezowanie Alei Stanów Zjednoczonych w ramach przebudowy trasy Łazienkowskiej, czyli tych dwóch wiaduktów, które trzeba wyburzyć i postawić od nowa. Jeden już nowy stoi, drugi jeszcze nie, a na razie trwa frezowanie jezdni, żeby się dało dojechać na nowy obiekt. Jak to teraz wszystko wygląda w październiku 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawskie inwestycje.